A na święta z całą pewnością ruszą już za chwilę miliony Polaków. W WP News zastanawiamy się i radzimy, co zrobić, a może czego nie robić, by ten rodzinny czas rzeczywiście spędzić w zgodzie i względnym chociaż spokoju. Święta Bożego Narodzenia to przede wszystkim czas spotkań z bliskimi, wspólne posiłki, moc życzeń i chwila na relaks. Jednak często bywa tak, że nawet najprzyjemniejsze rodzinne spotkanie może łatwo zakończyć się katastrofą. Przy świątecznym stole najlepiej nie pytać o religię i o politykę. Nie pytać o wagę. To się szczepi, kto nie? Kiedy się będziecie żenić? O pieniądze. Czy smakuje? Te pytania przy świątecznym stole potrafią zadziałać niczym bombowy zapalnik do domowej awantury. Rodzinna atmosfera pryska, a w nas zostają negatywne emocje. Przecież z rodziną pokłócić się najłatwiej. Na szczęście są sposoby na to, żeby zgrabnie ochronić się przed gradem niewygodnych pytań i nie psuć sobie świątecznej atmosfery. Mamy bardzo silną skłonność do tego, żeby przekonywać ludzi co do naszych poglądów. Wtedy się lepiej czujemy. Bądźmy mili dla siebie, to znaczy nie czyń drugiemu, co tobie niemiłe. Nieprzypadkowo mówi się, że cierpliwość to jedna z cnót. Nawet w sytuacjach konfliktowych warto pamiętać o tym, że posiadanie kochających bliskich to największa wartość w życiu, a wspólnie spędzony czas to najpiękniejszy prezent, jaki możemy dostać pod choinkę.